To jest ciekawe, że niby ta kadra jest liczna, ale jednak problemów nam nie brakuje. Tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, Jacek Popek w nie najlepszej dyspozycji jest również Wojtek Jarmusz, który też powinien poddać się zabiegowi. Teraz na wczorajszym treningu urazu drobnego doznał Paweł Komolow, ale może być to na tyle uciążliwy uraz, który go jakby wyeliminuje z tego meczu. Zobaczymy jutro na rozruchu. W każdym bądź razie no, problemów nie brakuje. No ale po to tu jesteśmy, żeby te problemy rozwiązywać i ustawić zespół optymalnie jak najlepiej. Prawda jest taka, że można wygrać z każdym, ale również można z każdym przegrać. Oczywiście, tak, Polonia na pewno w tym meczu będzie chciała walczyć o zdobycie punktów, bo muszą o te punkty walczyć w każdym meczu. My również, tak jak wcześniej to było, nic się nie zmienia, w każdym meczu walczymy o zwycięstwo i również na Polonii będziemy walczyli o punkty. A myślę, że będzie to typowy mecz walki. Zobaczymy, jakie będą jeszcze warunki atmosferyczne. No ale niewątpliwie dobrze by było zacząć odpowiednio tą rundę rewanżową, od zdobycia punktów. Temat Janusza Gola nie wiem, no, myślę, że on już się finalizuje. No niestety wydaje mi się, że na Janusza nie mam co liczyć. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o zawodników, którzy uzupełnili naszą kadrę, mam nadzieję, że w niedługim czasie będą stanowili o sile zespołu, ale no jeszcze jednak trochę czasu brakuje, jeszcze nie do końca wkomponowali się w zespół, ale mówię, no z każdym treningiem wygląda to lepiej. Ta przerwa w polskiej lidze jest zbyt długa i wszyscy o tym bardzo dobrze wiemy, wiedzą o tym trenerzy i coraz częściej się na ten temat wypowiadają. Zdecydowanie długo się przygotowujemy, a tak naprawdę krócej gramy niż wygląda ten okres przygotowawczy. Mieliśmy teraz 3 miesiące przerwy, a tak naprawdę 3 miesiące będzie wyglądał okres startowy i to jest troszeczkę całkowicie inaczej. Oczywiście warunki atmosferyczne nie pozwalają, żebyśmy grali przez cały czas, no ale w Bundeslidze czy w lidze angielskiej ciągle grają z przerwą dwutygodniową i z przerwą dłuższą w okresie letnim i na pewno każdy by marzył w polskiej lidze, żeby tak było. I przynajmniej ja tego bardzo bym chciał. No, mam nadzieję, że to w najbliższych latach się zmieni i tak będzie w lidze polskiej, że będziemy więcej grać niż się przygotowywać. Znaczy się z tego, co rozmawiamy sobie w szatni, czy tam w autobusie, jak jedziemy na trening, czy na mecz, to zawsze wzięliśmy pod uwagę coś takiego, że wygrywajmy kolejny z rzędu mecz, albo przede wszystkim go nie przegrywajmy. I nie traćmy bramek, nie traćmy punktów. I na koniec sezonu sobie usiądziemy i zobaczymy, że zebraliśmy tyle i tyle punktów i jesteśmy w tym miejscu w tabeli. I uważam, że jeżeli tak będziemy do tego podchodzić, to będzie lepiej. Nie mówmy sobie, że będziemy grać w pucharach, albo że będziemy w pierwszej trójce. Oczywiście tam po cichu myślimy, ale zbieramy punkty w kolejnych meczach. I myślmy o Polonii Bytom, wygrajmy. Myślmy o następnym meczu, wygrajmy. Starajmy się tych meczów nie przegrywać. A na koniec myślę, że te punkty będą na tyle korzystne dla nas, że będziemy gdzieś tam w czubie. Ta przerwa była bardzo długa i nie mogliśmy się doczekać pierwszej kolejki rundy wiosennej. Zagramy w sobotę na Polonii Bytom. No to sparing, to wiadomo, zaangażowanie jest podobne, ale nie ma żadnej presji. Tam wiadomo, chcieliśmy poprawić jakość gry. Nie, wynik nie był aż tak bardzo ważny jak teraz. No tutaj w lidze najważniejsze są jednak wyniki. Nieważne, czy drużyna gra ładnie, widowiskowo, najważniejsze są 3 punkty. Na pewno pierwszy mecz jest wielką niewiadomą. My jesteśmy pewni swoich umiejętności. Wiem, że dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy. 2 obozy powinny przynieść efekt. Teraz już była namiastka niezłej gry pod Beskidzie. Może nie strzeliśmy bramki, ale stworzyliśmy sobie sytuację, a to jest najważniejsze. Więc idziemy pełni optymizmu na ten pierwszy mecz do Bytomia. Warunki nie sprzyjają tutaj jakiejś pięknej grze w piłkę nożną, ale warunki są dla obydwu drużyn takie same. No i po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby strzelić tą bramkę jedną więcej od drużyny przeciwnika i jestem przekonany, że nam się to uda.